Jesteśmy dzisiaj na Politechnice Opolskiej, na pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej projektu One Belt, One Road, czyli jedwabnego szlaku kolejowego, który w perspektywie kilkunastu lat ma łączyć państwo środka Chiny z Europą, z Unią Europejską. I co bardzo logiczne, jego ścieżki, bo nie mówimy tylko o jednej magistrali, a o całej sieci połączeń, mają przebiegać także przez Polskę. To bardzo duży projekt, który ma po pierwsze skracać czas podróży, omijać drogi wodne i kierować się drogą lądową. To projekt, który daje duże szanse, zarówno transportowe, ale także logistyczne, budowlane i inne, dlatego że wielotysięczny szlak będzie wymagał nakładu myśli technicznej wszystkich dyscyplin inżynierskich, jakie znamy. Całe nasze spotkanie było poświęcone temu, ażeby sobie przybliżyć ideę One Belt, One Road. Aspektów tego wielkiego przedsięwzięcia chińskiego jest bardzo wiele, od aspektów ekonomicznych po kulturowe, a także polityczne, o czym mówiliśmy we wszystkich tych strefach. Natomiast gdybyśmy w skrócie mieli powiedzieć, tylko trzymać się powierzchni rzeczy, to powiedzielibyśmy tak, to jest wielki projekt chiński w okolicach 40 miliardów dolarów amerykańskich, przeznaczony na rozbudowę infrastruktury transportowej wszelakiego typu, głównie dróg kolejowych, połączeń drogowych i połączeń morskich, które pozwolą lepiej skomunikować Unię Europejską, generalnie nawet nie Unię Europejską, ale Europę w całości z Chińską Republiką Ludową. One Belt, One Road to przede wszystkim zbliżenie Europy i Azji, zbliżenie, projekt, który łączy nie tylko przedsiębiorców, nie tylko inwestorów, ale też ludzi i to jest też projekt, który tak naprawdę nie powinien i nie może być realizowany bez Polski. I tutaj też jest nasza ogromna rola. Nowy jedwabny szlak jest to, jak sama nazwa mówi, nowe otwarcie na współpracę między Europą i Azją. My pamiętamy historię, właśnie ten jedwabny szlak, gdzie współpraca gospodarcza była pomiędzy Azją i Europą. I teraz jest nawiązanie do tej tradycji, aby znowu połączyć szlakami, czy to morskimi, czy kolejowymi, czy lotniczymi, a po pierwsze szlakami kulturowymi, te nasze dwa ośrodki, aby był zarówno rozwój gospodarczy, jak i kulturowy, spotkanie ludzi różnych kultur. A w naszej perspektywie, w mojej perspektywie jako dyrektora, myślę, że będzie niezły postęp w rozwoju nauki wzajemnie pomiędzy ośrodkami naukowymi, zarówno to z Europy, z Polski, jak i z Opolszczyzny, co reprezentujemy Opole, w szczególności oczywiście myślę o Politechnice Opolskiej. To takie spotkanie powinno nam pokazać, że nie powinniśmy mieć kompleksów, że mamy swoje ambicje i wiemy, dokąd zmierzamy jak gdyby w tej drodze jak gdyby gospodarczej. Biorąc pod uwagę, że Chiny i Polska mają podobne wyzwania, czyli przerzucenie się z gospodarek raczej produkujących dla kogoś na gospodarki oparte na wiedzę, współpracę w tym zakresie. Czy uda nam się tak pokierować tą szansą? Nie wiem. Natomiast z całą pewnością dobrze by było, żeby to w tym kierunku poszło. To oczywiście nowa inicjatywa po stronie strony chińskiej, aby odnowić jedwabny szlak, czyli połączyć nie tylko gospodarczo, ale również, tak powiedziałem, społecznie, kulturalnie stronę chińską z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i całej Europy, aby ta nowa linia współpracy dała korzyści obydwu stronom, aby powstały nowe inwestycje, nowe możliwości rozwoju, transfer technologii i wszelka możliwa wymiana logistyczna, transportowa, naukowa, akademicka, młodzieżowa. Actually, it's quite hard to describe such a big initiative in just one or two words. But in short, I will say that One Belt and One Road initiative is a proposal of cooperation aimed at win-win cooperation put forward by the Chinese government. And you can also look on it, regard it as a kind of remedy to cope with the downturn of the global economy and to help to boost the recovery of the economy.
Współpraca ma różny wymiar, kulturalny, intelektualny, wymiany akademickiej, typowo naukowej, również współpracy gospodarczej. My, posiadając w Opolu mocny ośrodek, będąc mocnym ośrodkiem akademickim, posiadając Instytut Konfucjusza, już na etapie współpracy kulturalnej jesteśmy dobrze zaawansowani w poznawaniu Chin. Chiny poznają w jakiś sposób Opole, bo dowiadują się, że jest takie miejsce na mapie Polski, w której jest kawałek Chin. Dzięki temu na przykład świętujemy w Opolu Nowy Rok po chińsku, w czasie, kiedy on się w Chinach zaczyna. Kiedyś tego w Opolu nie było. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, to dużo jeszcze przed nami. Tu liczymy na postęp, na to, że opolskie firmy wejdą na chińskie rynki, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby sprzedaż produktów, które tu są produkowane, odbywała się w Chinach. Politechnika Opolska.